piorun trzaśnie. Wszystkie poczty razem. Pocztylion pijany. Szkapy narowiste. Karetka jak z ciasta. Życia nie jest się pewna. Czy możemy już jechać? Poduszki twarde, jak gdyby kasztanami wypchane. I zaledwie człowiek nareszcie zasnąć potrafi. Brum, bum, bum, budzi się. W kałuży. To ani przyjemne, ani wesoło. Czy możemy już jechać dalej? Szczęście, że uratowałem przecie latarnię. Z urzędową łojówką. Czy pan nie słyszysz, o co się pytam? Można być grzeczniejszym i odpowiadać przynajmniej. Bo pytam się, czy możemy już jechać dalej? Gdzie? Jak? Co? Czem mamy jechać? No jak to czem? Konim i karetą, jakeśmy tu przyjechali. Prawdziwie pan jesteś niegrzeczny. Kareta do góry brzuchem, tylko jednym kołem fika. Można dźwignąć. Nie takie ciężary dźwigają. A jak nie można dźwignąć, to innym sposobem trzeba się ratować. Pokaż pan konie założyć do jakiej bryki. A gdzież jest jaka bryka? Do wozu nareszcie. A gdzież wóz? No we wsi przecie woza znajdzie, tylko trzeba trochę grzeczności, trochę dobrej woli. Ale żeby wóz był we wsi, to na to trzeba wsi. A na mile wokoło wsi nie ma. O, to pięknie. Piękności nie widzę. Im starsza, tym dla mnie niebezpieczniejsza. Nie bylibyśmy się tak ogromnie wywrócili. Ale takie to już moje szczęście. Fatum. I cóż teraz będziemy robić? Czekać cierpliwie, póki pocztylion z innym nie wróci pojazdem. Długo to trwać będzie? Parę godzin. O, to bardzo nieprzyjemnie. A w samej rzeczy nieprzyjemnie. Ale nieprzyjemność przewidziałem. Jak tylko postrzegłem na stacji, że jakaś pani wybiera się ze mną w podróż. O, bardzo grzecznie, nie ma co mówić. Ale grzeczniej byłoby, gdyby ta pani nie straciła była niepotrzebnie pół godziny czasu. Ale jak się zaczęła rozbierać, przebierać, to ubierać, nie było końca. Gdybyśmy byli w czas wyjechali, przebyli zły kawał drogi, nim księżyc zaszedł i nie byłoby katastrofy. No nie byłoby katastrofy, gdybyś pan był nie spał. A to mój sen strącił z mostku? No a tak jest poniekąd. Bo gdybyś był grzeczniejszym i nie był spał, a byłbyś mógł doglądać i budzić pocztyliona. Byłby się pojazd nie wywrócił i nie byłbyś pan upadł na mnie tak okropnie. Bez najmniejszego względu, który się przecie każdej damie należy. I cóż się złego stało? O, dobre pytanie. Zgniotłeś, niegodziwie. No ledwie mnie pan nie zadusiłeś. No, ale nie zadusiłem. Niestety. Szkaradnie. Człowiek dobrze wychowany nie upada na damę jak kłoda. No to się prawdziwie nie godzi. No już moja pani, to rzecz przeznaczenia. Gdyby się było wywróciło na moją stronę, byłbym panią chętnie i uprzejmie przyjął w objęcie. Ale wywróciło się na prawo. Musiałem upaść na prawo i troszeczkę ucisnąć. Z wszelką wszakże przyzwoitością. To pani sama przyznać musi. I mój biedny kapelusz. Tak, biedny. Pani się skarżysz, a ja do zażalenia się pewnie więcej mam powodów. Jakaś szpilka. Gdzie tam szpilka? Jakiś rożenek! Bekasa by na nim upiekł. Z biednego kapelusza. Wlazł mi w szyję. Gdyby nie mój kołnierz podniesiony, to byłby mnie przebił na wylot. O, karkiem ruszyć nie mogę. Już panu i szpilki szkodzą. Zapewne, że szkodzą, kiedy kolą. Cieszcie się panie swoimi włosami. Czarne czy białe. Rude czy żółte, ale nie przypinajcie waszych perukarskich pakietów ostremi szpilkami, które zagrażają życiu podróżującego obywatela. Ja żadnych perukarskich pakietów nie mam. Winszuję pani.
Ależ ja zamoczyłam nogi. Pani zamoczyłaś nogi? Kiedy ja ją na ręku wynosiłem, jakie więc moje być muszą? Nie do tańca pewnie. Tak, wyniosłeś mnie pan na ręku. I dziękowałam. 3 razy dziękowałam i... Dziękuję jeszcze. No ale mnie koniecznie oporządzić się trzeba. No, zapewne. Oporządź się pani. Pan będziesz przecie tak grzecznym. Dla damy? I ustąpisz się spokoju? Gdzież się mam ustąpić? No gdzie pan chcesz, byleś tu nie był. Deszcz leje jak z cebra. Kto grzeczny, znajdzie radę na wszystko. Tylko trzeba trochę grzeczności, trochę dobrej woli. No, wszakże pan masz parasol. I pod parasolem mam stać? Jak bocian na jednej nodze, póki się pani nie przebierzesz. To jest niby do wschodu słońca. O, proszę pani. To przechodzi granice grzeczności. Ale czyliż razem zostać nie możemy? Ja w potrzebie mogę zamknąć oczy. Nie jestem ciekawy, aby bynajmniej ciekawy. Mój Boże, jakaż ja biedna. Zawołaj pan mi chociaż tej kobiety, która nas tu przyjęła. Tej kobiety nie ma. Wołałem, krzyczałem. Wyjechała pewnie baba na miotle. O, kominem, prawda? Stary koncept, a nie bardzo grzeczny. Gdybyś pan chciał, znalazłbyś ją pan pewnie. Przepędzilibyśmy przynajmniej tę noc we troje. Ale pan, dla damy, nie masz żadnych względów. Ależ moja pani, gdzież ja mam szukać tej baby? Tu nie ma korytarzów, ani rozległych apartamentów, ani suterenów. Nie ma nawet sionki przed tą nędzną chatką, gdzie tylko 4 kąty, a piec 5. I gdzież by się miała schować? No gdzież ja ją mam szukać? Do lasu nie pójdę. Nareszcie, gdybyś pan chciał, mógłbyś pani w karetce nocować, gdzie już raz spałeś tak smacznie. A dajże mi pani spokój. W karetce tylko kaczka teraz nocować może. No, człowiek grzeczny znalazłby tam trochę miejsca. W wodzie? Takiej grzeczności ani zazdrościć, ani naśladować nie mogę. Mój Boże, jakaż ja biedna. Co ja mam robić? No, to w kącie skromne łóżeczko. Połóż się pani i śpi. Prześpisz zmartwienie. Na tym łóżeczku? Okropieństwo! Okropieństwo! A jak się podoba? Nie śpi pani. Co pan chcesz robić? Robić, czego pani nie chciałaś. Chcę się spać położyć. No, ale to być nie może. Chciej pani być spokojna. Ja zdejmę tylko palto. Ale to niegrzecznie, to nieprzyzwoicie. No, tego jeszcze nikt nie widział. Dama ma siedzieć na zydelku, a jegomość rozciągnięty na łóżku ma chrapać jak basetla. Basetla? Babka muzykalna? Niechże i tak będzie. Przepędzimy noc bezsenną. Na pogadance. Proszę pana. Przynieś mi z łaski swojej, jeśli go to wielce nie utrudzi. Trochę wody. Mam nieznośne pragnienie.
to jest? No, woda. No, ale szklanki nie ma. A prawda, nie ma. Możesz pani łatwo widzieć, że kryształów nie ma w bufecie. No, jeszcze sobie żartuję. Ależ ja z konewki pić nie umiem. No, w potrzebie można się nauczyć. Podniosę trochę konewkę i w górze trzymał będę. Nie ma niebezpieczeństwa. Nie zaleję. Ręczę honorem. Nie? Nie. Nie chcę. Jak się podoba. Mój Boże. Jakaż ja biedna. No, żem wpadła pod tak tyrańską opiekę. Ja żadnej opieki nad panią nie przyjąłem. I nad żadną damą nigdy przyjmował nie będę. Mądra, która mnie złapie. Ona jednymi drzwiami, ja drugimi. W potrzebie skoczę z dachu albo i pław bełtem przypłynę. Jeżeli nie przechodziłoby to zakresu pańskiej grzeczności, prosiłabym go ogień poprawić. Czem poprawić? Widzę tylko jedną trzaskę i jeden patyczek jako ołówek. A we wszystkim trudności. Tylko trochę dobrej woli. Mnie zimno. Ognia już nie ma. No a gdzież tam nie ma? No, podmuchaj pan trochę. No proszę pana, podmuchaj. Fu, fu, fu. Dalibóg nie ma. No jeszcze trochę, proszę pana. Fu, fu, fu. Ani jednej iskry. Jakaż ja biedna. Ale popiele są kartofle. Spotkam się z nimi, nie potroszę, bo diable głodny po kąpieli. Teraz będzie jadł. Umie tylko spać i jeść. Pewnie stary kawaler. Ile razy chciałem służyć jakiej pani, zawsze mnie jakieś nieszczęście spotkało. No i dlatego nie żeniłem się. No, zgadłam. Dobrześ pan zrobił. Nie mam szczęścia do płci pięknej, a nie młodej. To rzecz pewna. Gdziem się pomknął? Katastrofa. Mógłbym tom o tym napisać. Gorące. Na przykład raz na balu siedziałem sobie spokojnie przy stronie. Wtem jakaś rozchulana tanecznica zaczepia mi nogę krynolinową obręczą. Padamy oboje, jak orzeł dwubisty. Ja na prawo, ona na lewo. No, powiadają, że było co widzieć. Ale ja wiem, tylko że potem kulałem tydzień cały. Drugi raz znowu. To wychodzę z teatru. Kończąc sobie spokojnie dwie godziny na ziewanie. Wtem na korytarzu lampa naftowa pęka. Jakaś pani stoi w płomieniu. Rzucam się oczywiście, gaszę ogromną peryferię wszelkimi w tym razie dozwolonymi sposobami. Gaszę i ugaszam nareszcie. Ale poparzywszy sobie i ręce, i kolana. Chorowałem 2 tygodnie. Fatum. Jednego dnia przyszło damom na myśl urządzić spacer dużym czółnem. No dobrze, płyniemy. Płyniemy.
Po czystych wód krysztal, księżyc srebrnym światłem świeci. Kwiaty pachną, słowik śpiewa. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Słowik śpiewa. Ale w czółnie coś zaczyna być za mokro. Wody coraz więcej. Woda sączy się szparami, jakby szpary na to były. Damy krzyczą, do brzegu, przybijamy więc do tego brzegu, wyskakujemy na piasek, ale biada, zdrada, spod piasku woda tryska, zapadamy się po kolana. No, trzeba damy wynosić, nie ma co myśleć. Dostała mi się. Najdłuższa. Wyniosłem wprawdzie, wyratowałem, ale potem krzyżów rozprostować nie mogłem. Chodziłem jak haczyk 3 tygodnie. Nareszcie razu jednego wracam zmęczony z polowania. Patrzę, jakaś kolasa pędzi. Furmanowi lejce z ręki wypadły. Szkapy wierzgają, pani krzyczy, ratujcie, ratujcie. Jakże nie ratować, proszę pani. Biegnę, chwytam lejce. Prrr, prrr. Ha ho, ha ho. Kolasa stanęła. Zbliżam się do stopnia. I 300-funtowa obywatelka pada mi w objęcia. Ugiąłem się wprawdzie, zatoczyłem i nogę pod koło włożyłem. Chodziłem potem jak haczyk 3 tygodnie. Fatum. Fatum. Jakże te kartofle pachną. Co mnie mogą interesować smutne wypadki pańskiego życia? Ja też nie opowiadam pani, ja mówię do siebie. Monolog. Nie ma tragedii bez monologu. Zacząwszy od sławnego monologu Hamleta. Być albo nie być. Aż do kartofli. Może pani kiedy o tym słyszała? O kartofli? Nie, o Hamlecie. Jak o żelaznym wilku. A co w moim przeznaczeniu? Ja mówię to do siebie. Monologuję. Co w moim przeznaczeniu najprzykrzyjszego, najokropniejszego? Boleśniejszego, że wszystkie moje damy, wyratowane przeze mnie tak wielkim poświęceniem, nie wyszczególniały się ani młodością, ani powabami duszy, ni ciała. Fatum. Zapaliłbym cygaro. Ale stara dewotka wrzeszczeć będzie. Stara pewnie, bo nie bylibyśmy się wywrócili tak szkaradnie. Młoda nie schowałaby się w zakwefiony kapelusz, w kaptur kapucyński. Ach, kapucyny przynajmniej nie kolu.
Już pan nie jesz? Nie. Dobre kartofle? Dobre. Można wziąć jeden? A jeden, dwa, trzy i cztery. Ile pani chcesz? Nie zapraszałem pani na skromną wieczerzę, bo się bałem, prawdę mówiąc. Czegóż się pan bałeś? No bałem się, żeby z kartoflami nie było jak z łóżkiem. Sama nie chciałaś i mnie spać nie pozwoliłaś. A w tym razie nie mógłbym być posłuszny, bo byłem bardzo głodny. Nie trzeba w niczym przesadzać. Chociaż przesady w grzeczności z pańskiej strony obawiać się nie można. Nie ma grabek? Nie ma. Śpisz pan? Nie. Nie masz pan soli? Nie ma. No proszę pana. Szukałem i nie ma. Kiedyś przecie. Ta noc się skończyć musi. Póki życia podróżować nocą nie będę, pocztowym pojazdem, a zwłaszcza ze starym kawalerem. Ci ludzie nie mają najmniejszego pojęcia o grzeczności, a uprzejmości dla dam. Kazał pić z konewki. Teraz co tylko nie chrapnie, szkaradnie. Śpisz pan? Nie. Proszę pana, która godzina? Pół do drugiej. Ja spałem, głupi! Która, proszę pana? Pół do drugiej. Aż, bo to coś bardzo ładnego. Dalibóg, bardzo ładnego. Jak głupiec, cymbał, osioł. Ja spałem. Dalekoż jeszcze do dnia? Zdaje mi się, że będzie parę godzin. Ależ, bo to ładna. Bo dojem nigdy nie zasną. O, dla Boga. Jeszcze parę godzin. Ale kapelusz, jak widzę, zawadza pani. No, bynajmniej. Pozwolisz pani wziąć kapelusz i na stole położyć. Stół zupełnie czysty. Dziękuję panu. Cóż panią bawi? Śmieję się, bo wystawiałam sobie pana nieco podstarzałym. Ale dlaczegoż myślałaś pani, że podstarzały? No bo młodzi są zwykle grzeczniejszymi. Ale łaskawa pani, no czemże ja zgrzeszyłem? Wydobyłem panią, nie chwaląc się, z zatopionej karety. Przyniosłem latarnię. Kochaną latarnię, która nam dozwoliła poznać się wzajemnie. No, bodaj się nigdy nie stłukła. Babę, nim jeszcze tu przyszedłem, wołałem, krzyczałem, hop, hop. No ale wystraszona pewnie niespodziewaną naszą wizytą, znikła, jak kamfora. Cóż miałem robić? Pod parasolem ani w zatopionej karetce nocować nie mogłem. Racz to pani uwzględnić. Ognia nie rozpaliłem.
ale Bóg widzi. Dmuchałem co siły, najserdeczniej. Ale teraz zapalę chatkę, jeżeli pani każesz. Co za myśl? Podałem pani konewkę. Ale prawda, przypominam sobie. Przypominam. Mam w torebce flaszeczkę z winem. I kubek. No, dziękuję panu. Proszę podać w kubku tylko trochę wody. A kto tam wie, jaka ta woda? Wolisz się pani napić kilka kropel wina. Wino prędzej pragnienie ugasi. Ach, jakże się cieszę, że pani usłużyć mogłem. I jeszcze trochę, nie zaszkodzi. Na honor, nie zaszkodzi. A teraz muszę pani powiedzieć otwarcie, że istotnym powodem katastrofy jest nie moja niegrzeczność, ale jej kapelusz. No, pan masz do niego urazę, że ukłuł. Ale bynajmniej tam. No, owszem, no, będę miał pamiątkę. Ale pani skryłaś się w zakwefiony kapelusz. No, myślałem więc, że to nowy koncept mojego fatu. Powinienem był wprawdzie poznać młody dźwięk głosu. Ale łaskawa pani, oparzony na zimne dmucha. Gdybym był, siadając do pojazdu, zobaczył twarz pani. Nie byłbym spał pewnie. Byłbym budził szturka, pilnował pocztyliona. I nie byłoby nastąpiło to nieprzyjemne wprawdzie zdarzenie, no, ale któremu ja teraz złorzeczyć nie mogę. A teraz, przy podanej sposobności, trzeba, abyśmy się trochę lepiej poznali. Ja piszę czasem komedie. Mam więc zwyczaj zaczynać od wymieniania osób. Jako że nie mam parteru, do pani zwracam mowę. Nazywam się Władysław Poraj. Mam w niewielkiej majątności niewielki domek. Z jednej strony duże lipy. Drugiej łączka, a za łączką rzeczka. No, to tam bardzo ładnie być musi. No lipy, łączka, rzeczka. A kwiaty są? O, ten domek jak w jednym bukiecie. O, ślicznie. No jakże panu tam dobrze być musi. No, to nie skarżę się. Ale jakoś czegoś mi brakuje. Jestem sam zawsze. Nie masz pan sąsiadów? No mam, no ale zawsze u mnie bawić nie mogą. A jak odjadą? Pustka. No kiedy samotność przykra, powiedziałabym zrób pan tak, jak wszyscy robią w tym razie, no. Ożeń się. Ale słyszałam, że pan kobiet nienawidzi. O, że nienawidzę, bardzo proszę, nienawidzę. No, tego nigdy nie powiedziałem. No, powiedziałem tylko, że tych dam, co mnie piekły, co mnie topiły, co mnie kaleczyły, to kochać nie mogę. Ale ja na honor płeć piękną szanuję i uwielbiam. A zwłaszcza są powaby, które mnie za serce chwycą, nim się jeszcze postrzec mogłem. No i wieleż to razy było, że się pan postrzec nie mogłeś? Raz tylko. Aha. Bo ja mam w ocenianiu piękności pewne zasady, od których zboczyć nie mogę, no których trzymać się muszę. Na przykład zachwycenie wprowadza mnie włos jasny, a oko czarne.
usteczka, co by się chętnie śmiały, a zawsze śmiać się boją. A nosek, o mój Boże! A łóżko, malutkie, maluteńkie. Aż dreszcz przechodzi. Odwdzięczając się panu, muszę i o sobie coś powiedzieć. Nazywam się Jadwiga. Jadwiga! A ja Władysław! No co za szczęście! Nazywam się Jadwiga Moniecka. Jestem córką pułkownika, o którym zapewne pan słyszał. Tak! Dalece. No, ale pewnie będę słyszał. Jadę teraz do Lwowa. Moja przyjaciółka doniosła mi, że może mnie umieścić przy młodych panienkach, w bardzo szanowanym domu i że... Przepraszam, że przerywam. Ja powiedziałem w mojej biografii, że nie mam żony. Pani rzekłaś, zgadłam. Ja nie wiem, dlaczego pani zgadłaś, ale ja nie zgaduję. I chciałbym wiedzieć, czy jesteś jeszcze wolną? Czy nie masz mężulka albo jakiego niegodziwego, narzeczonego? Ani jednego, ani drugiego. A to bardzo dobrze, jesteś jeszcze wolną. Ja wolność lubię. A teraz słucham dalej. Powiadam więc, że mam nadzieję być umieszczoną jako guwernantka. Ach, panno Jadwigo, jakże wiele i mnie nauczyć by się trzeba. Ja uczyłbym się jeszcze chętnie, mam ochotę uczyć się ogromnie. No, kształcić się zawsze czas, no nigdy za późno. O, wiele i w moim charakterze byłoby do sprostowania. O, bardzo wiele. Potrzeba by mi dobrej rady, rozumnej rady, ładnej rady. No, łatwo sprostować, znając swoje wady. Poddałbym się chętnie pod dozorczą, nauczycielską opiekę. No, jeżeli tak pan sobie życzysz, mogłabym mu w tym być pomocną. Bardzo, bardzo proszę, moja panno Jadwigo. Jest w domu mojej siostry pewien staruszek. No, bardzo światły i szanowny. La be baho. Ten dla pana Władysława byłby towarzystwem. Dla Boga. Stary ABB. Mnie nie ABB-go potrzeba. Ja potrzebowałbym młody. Przyjemny. Łagodny. Opieki. Ja byłbym tak wdzięczny, tak potulny. Panie Władysławie, świeczka się dopala. A prawda, dopala się. Ja byłbym tak potulny, tak posłuszny, tak mocno kochałbym moją opiekę. Opieka miałaby domek w kwiatach, a w domku serce, kochające. Panie Władysławie, świeczka gaśnie. Prawda, gaśnie. Panno Jadwigo, chcesz być guwernantką? Bądźże moją! Panie, ale jakże mam to rozumieć? Ach, jakże to ładnie będzie, jak zambony spadną. Władysław i Jadwiga, razem. Prawda, żeby to ładnie było? W samej rzeczy byłoby ładnie. O moja najpowabniejsza panno Jadwigo. Panie Władysławie. Świeczka zgasła. A, prawda? Zgasła. A podajcie, trąbiło! Co to jest? Nasza poczta! Już? Wybiegnijmy prędko, żeby nie widzieli! Że świeczka zgasła! Inną zapalimy, co świecić będzie nad miłością naszą. A ta? Nigdy nie zgaśnie.